Krzysztof, jest mi niezmiernie miło powitać Cię w naszej organizacji. Już bardzo długo śledziłem Twoje wyczyny, nie tylko w Strongmanach, także te na kanapie. Powiedz nam, Krzysztof, czemu MMA? Śladami Mariusza Pudzianowskiego. Słuchaj, w ogóle witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy śladami? No, 2 lata temu skończyłem dźwigać już zawodowo Strongman. No i coś trzeba w swoim życiu robić, tak? A chciałem dalej pozostać w tym jakby tak życiu treningowym, w tej restrykcji treningowej. No i co? Fajnie było schudnąć 30 kilo, nie? 30 lepsza, kilo schudłeś? Tak jest, lepsza forma, sylwetka się zrobiła. No i co? No można popróbować swoich sił. A przy okazji wiadomo, o co chodzi, nie? O pęgę. Krzysiu, powiedz nam jeszcze jedną rzecz. Trenujesz w Ancos MMA, z tego co widziałem. Jak ci się ogólnie trenuje te MMA? No słuchaj, no jak mi się trenuje? No zobaczysz niedługo. Tlen pewnie jest łapany, co? Już tak, na początku było gorzej, była większa waga, no ale wiadomo, wagę się zrzuciło, coś tam się robi, także niedługo będę się mógł pochwalić tym, co potrafię. Chciałem się podpytać jeszcze, albo Wojtku, proszę. Krzysztof, jesteś bardzo lubianą postacią, wiele osób pisało nam o tobie, wiele osób się wypytało. Śmierdział, no to będę dymił, no nie? To jest proste. W kurwie mi rozumiem, tak? Jak ktoś mnie zdenerwuje, no to normalne. Ogólnie jestem sympatyczny, niegroźny, duży tylko z wyglądu, no ale jak ktoś tam coś będzie potrzebował, chciał, no to nie ma sprawy. W tym momencie nie ma sprawy. No to nie ma sprawy. W tym momencie nie ma sprawy. No i trzeba rywala twoich gabarytów. Wiesz, czasem gabaryty nie walczą, walczy człowiek. No ale wątpię, że ktoś moich gabarytów by wyszedł do ciebie, stary. Nie, ale Krzysztof... Biewiór, tak. Krzysiu, dziękujemy ci bardzo, dziękujemy, że pojawiłeś się i co? Widzimy się na kolejnej gali, na kolejnych konferencjach. Do zobaczenia. Tak jest. Dzięki, pozdrawiam. A my zapraszamy Was na pierwszą oficjalną część przed Fame MMA 11.